Witam, z tej strony poznański kolekcjoner i zapraszam Was dzisiaj na mega zestaw startowy z kolekcji FIFA World Cup Russia 2018. Cena takiego zestawu to 49,90. Zawiera album kolekcjonera z przewodnikiem do kolekcji, 4 saszetki z kartami, 3 limitki tradycyjne. Limitek XXL w tych zestawach nie ma. Jest to premiera na moim kanale tej kolekcji. Wiem, że jest już sporo po premierze tej kolekcji. Ja nie miałem czasu na otwieranie póki co i sporo filmów jednak z tej kolekcji na pewno u mnie nie będzie, bo jak wiecie, saszetki podrożały. Cena nominalna jednej saszetki to 6 zł, więc będę czekał na przecenę tego produktu. Zestaw startowy kupiłem, będzie gdzie chować te karty. Jak widzimy, tutaj mamy numerację w klaserze. Niestety jest to jednostronna numeracja, że mamy ponumerowane karteczki tutaj do 270, a jak wiemy, kolekcja liczy kart ponad 400. Więc słabo to zrobili. Mogli w ogóle nie numerować albo dwustronnie. Klaser fajny, twardy, oficjalny przewodnik. Już tam Wam nie będę tego tak pokazywał, bo każdy już wie, co i jak tutaj w tej kolekcji. Już pewnie większość z Was ma je na ukończeniu. Ja tak jak mówię, no dużo rzeczy nie otworzę. Kupiłem na zlocie multipaka, go na kanale otworzę za jakiś czas. Tu mam zestaw startowy, jeszcze mam dużą puszkę. Kupiłem, więc to tak ze spokojem będę podchodził do tego wszystkiego. I mówię, będę czekał na obniżkę. Obniżkę produktów. Póki co polecimy tutaj z tymi czterema paczuchami. Pokażę Wam te limitki. Piszcie, co sądzicie o tych limitkach. Jakie Wam wpadały. Bo wiem, że jest ich masa. Na pewno ich nie zbiorę wszystkich. Nie wiem, czy nawet do 20 uda mi się dobić. Będę polował na wydania w Just Kickicie i tak dalej. Mamy tutaj saszetkę z wypisanymi kartami, jakie są. Polujemy na Invisibla albo Top Mastera. 468 kart do zebrania. Dla mnie to przykra sprawa, że cena saszetki zdrożała i to o dość sporo. Dolar spada, ceny saszetek rosną. No i zdarzają się puste przebiegi, więc słabo. Płacimy 6 zł za 6 kart bazowych. Czasami zobaczymy, czy tu u mnie pusty przebieg będzie. Zaczynamy od Belga Tobiego Alderwelda, Sassi Tunezja, Senegal Kouyaté, Stojkowicz Serbia, Paulinho Brazylia i ostatnią kartą specjalną jest Fans Favorite Granqvist ze Szwecji. Te fansy wyglądają jak bazówki, więc jedynie zmieniony jest tutaj otoczka, ten kolor. Więc też bez rewelacji one wyglądają. Lecimy tutaj z kolejnymi kartami. Mamy Vasina z Rosji, Vertonghen Belgia. Ale tu poprzekręcali to. Kroos Niemcy, Milligan Australia, Trust Ekong z Nigerii. I kartą specjalną Game Changer jest Edinson Cavani. Fajnie ta karta wygląda. Game Changer trafia się raz na 7 saszetek. Jest to już lepsza karta specjalna. 18 Game Changerów do zebrania. Oby to nie był tutaj mój najlepszy traf z tych kart specjalnych, żeby coś lepszego się znalazło jeszcze. Zobaczymy. Zaczynamy od Aguero jednak. Iheanacho z Nigerii. Haraguchi z Japonii. Jemaili Szwajcaria. Haisafi z Iranu. I kartą specjalną jest Rising Star Kelchi Iheanacho. Były zawodnik Manchesteru City. Aktualnie zawodnik Leicester. W piątek mecz towarzyski z Nigerią. Pewnie Kelchi wybiegnie w podstawowym składzie, a jak nie, to się pojawi w drugiej połowie. Bardzo dobry, utalentowany zawodnik. Sami Khedira, Niemcy. Monreal, Hiszpania. Mamy Hechana z Korei. Lichtsteiner, Szwajcaria.
Eden Hazard, Belgia. Żaden Polak się, widzicie, nie trafił na tych kartach. I mamy ostatnią kartę, fans favorite, João Moutinho z Portugalii. Ale pustego przebiegu nie było, to cieszy. Więc mamy cztery karty specjalne z czterech saszetek. Najlepszą kartą okazał się Game Changer Edinson Cavani. Pora teraz na limitki z Arabii Saudyjskiej. Moonwald, nie wiem, fajna karta nawet, niespotykana wcześniej przeze mnie. Dużo filmów z tej kolekcji nie widziałem, ale Moonwalda za często nie widziałem. Eriksen z Danii i Neymar Junior z Brazylii. Myślę, że fajny zestaw limitek się trafił. Można powiedzieć, że skandynawska limitka, bo mamy zawodnika z Danii, ale pewnie ona jest dość popularna. Piszcie, co właśnie sądzicie o tych limitkach. Czy one dość często wam wpadają, czy macie je już. No ja się cieszę, bo to są moje pierwsze trzy limitki z tej kolekcji w mojej kolekcji. Że tak powiem. Dzięki wielkie wam za uwagę. Piszcie, czy się filmik podobał. I zapraszam was na kolejny filmik. Nie tylko właśnie z tej drogi do Rosji, bo drogi do Rosji dużo nie będzie. Puszkę jeszcze na pewno nagram i ten multipak. I zobaczymy, co to tam się dalej pokaże. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.